serdecznie na inscenizacji Kontrofensywa nad Bugiem 1620, bitwa pod Terespolem. Szanowni Państwo, wojna polsko-bolszewicka, rok 1920, kluczowe wydarzenia dla historii Polski, dla historii świeżo odrodzonej II Rzeczpospolitej. Kiedy w 1918 roku Polska po 123 latach nieobecności wraca na mapy świata, to jest euforia. To jest czas, kiedy wszyscy się cieszą. Jednakże, kiedy dzisiaj spojrzymy na mapy historyczne, łatwo spojrzeć, że w listopadzie, w grudniu 1918 roku, kiedy biało-czerwone flagi znowu zaczęły powiewać nad wieloma polskimi miastami, wiadome było, że proces wykuwania niepodległości potrwa jeszcze długo. Polska w 1918 roku, odzyskując niepodległość, nie miała dostępu do morza, nie miała wielu bardzo ważnych ziem, które ostatecznie w skład II Rzeczpospolitej weszły. Sam proces rozbrojenia okupantów, pozbycia się zaborców, żołnierzy i administracji niemieckiej, żołnierzy i administracji Cesarstwa Austro-Węgierskiego, przebiegał bezkrwawo, w większości bezkrwawo. Jednakże już sam proces formowania się granic, tutaj niestety polska krew znowu musiała skropić polską ziemię, abyśmy mogli uzyskać granice. Powstanie wielkopolskie, powstanie sejnieńskie, czy powstania śląskie, walki o Lwów i o całą Galicję Wschodnią były konfliktami, mimo że krwawymi, mimo że bardzo ważnymi dla utrwalenia i rozszerzenia polskiej państwowości, jednakże konfliktami o zasięgu lokalnym. Prawdziwy konflikt z naszym jeszcze niedawnym zaborcą, który choć jego państwowość przeszła od początku I wojny światowej ogromne zmiany, dopiero tlił się w powietrzu. Jedno było pewne. W pochodzie Armii Czerwonej, która miała na swoich bagnetach zanieść rewolucję pozostałym krajom Europy i połączyć się z lokalnymi rewolucjami, stała niepodległa Polska. Kiedy kolejne oddziały Armii Czerwonej nie muszą już przejmować się wewnętrznymi konfliktami, mogą już odstąpić z wygasającego coraz bardziej frontu walki z oddziałami białych, przerzucane są na front walki z, jak to mówili bolszewicy, pańską i burżuazyjną Polską. Coraz więcej jednostek bolszewickich na froncie, coraz silniejszy nacisk. Na początku, na południu, mimo szybkiego zajęcia Kijowa, polskie oddziały zmuszone są opuścić to miasto i w ciężkich walkach odwrotowych cofać się ku sercu Polski. I bez jednego wystrzału znowu trzeba było w forsownym marszu, mimo upału, mimo zdartych, często krwawiących od wojskowych niewygodnych butów stóp, dalej w kurzu, często bez jedzenia i bez wody, cofać się na kolejną pozycję, która być może, chociaż ona, mogła dać opór. Odwrót ten polskich żołnierzy, naciskanych cały czas przez wojska Armii Czerwonej, trwa aż do początku lipca 1920 roku. W końcówce lipca roku 20 polskie oddziały zaczynają zbliżać się do Bugu. Ta wielka rzeka miała stać się kolejną przeszkodą. Miała być wreszcie tym, tą ostateczną linią naturalnego umocnienia, kto właśnie to miejsce miało stać się głównym punktem oporu. To właśnie pod osłoną brzeskich fortyfikacji polskie oddziały miały się przegrupować i miały się na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego przygotować do zadania bolszewikom ciosu poprzez manewr, który miał dosięgnąć ich skrzydeł. Zaatakować z tego punktu, którego najprawdopodobniej żołnierze i dowódcy Armii Czerwonej się nie spodziewali. Jednakże
możliwość zorganizowania grup, która bardzo szybkimi marszami, ze wsparciem wszystkich dostępnych środków technicznych, które posiadała wtedy Armia Polska, a było ich wiele. W roku 1920 Wojsko Polskie było jedną z największych potęg pancernych ówczesnego świata. Czołg. Wynalazek bardzo młody, ale który dał wielkie zasługi podczas walk na frontach I wojny światowej. 120 maszyn francuskich, czołgów Renault, przybyło do Polski wraz z błękitną armią generała Hallera. 120 takich maszyn, może nie jest to dzisiaj suma, liczba oszałamiająca, jednakże wtedy była to ogromny argument w każdym starciu. To właśnie wsparcie czołgów, samochodów pancernych, broni maszynowej, lotnictwa, a także broni, choć może czasem przywiązanej nazbyt do miejsca, w którym mogła operować, ale niezmiernie skutecznej i zabójczej, czyli pociągów pancernych, w manewrze wyprowadzonym na flankę nadciągających oddziałów Armii Czerwonej, miały dać Polakom przewagę. Jednakże, by zgromadzić te wszystkie siły, by móc w spokoju przygotować ofensywę, trzeba było wpierw zabezpieczyć linię obronną. Trzeba było bronić za wszelką cenę i do końca własnych sił linii Bugu. Trzeba było za wszelką cenę bronić brzeskiej twierdzy. Dywizje strzeleckie Armii Czerwonej, mimo tego, że w ciągłym natarciu, w ciągłym biegu, bez wytchnienia przemierzały dziesiątki, setki kilometrów. Mimo wielkiego zmęczenia, cały czas gnane przez swoich dowódców i politycznych komisarzy, którzy przecież towarzyszyli każdej większej jednostce Armii Czerwonej, nie zwalniały tempa. Mimo zmęczenia, cały czas naciskały Polaków. W ostatnich dniach lipca 1920 roku odgłos walk, odgłos starć patroli, które miały opóźniać marsz Armii Czerwonej, aby dać głównym polskim siłom szansę na umocnienie się na nowej linii obronnej, odgłosy tych walk były już tutaj w Terespolu słyszane. Główne siły bolszewickie podeszły 31 lipca 1920 roku do Brześcia po najkrótszej możliwej linii z kierunku północno-wschodniego. Pierwsze próby bolszewickich natarć prowadzone jeszcze bez wielkiego impetu, jeszcze w sposób spokojny, żeby za pomocą toczonego boju rozpoznać, jak duże siły polskie zgromadzone są na przedpolu, aby stwierdzić, czy może Polacy już zdążyli się wycofać, że może uda się zająć Brześć, zająć Terespol, przekroczyć Bug, nawet bez specjalnie ciężkich walk. Czy może też jest to kolejne miejsce, gdzie będzie potrzeba ciężkich walk, aby złamać polski opór. Z ostrej strzelają, chowamy się. Wieczorem 31 sierpnia 1920 roku bolszewicka artyleria już ostrzeliwała najdalej wysunięte przed główne pozycje obronne twierdzy polskie pozycje. Jednakże mimo tego, mimo ciągłego nacisku, który coraz bardziej dał się odczuć na głównym kierunku natarcia, polskie oddziały trwały na swoich pozycjach. Na tą, bo arma tak jest. Dobra. Rękę podnosi do góry i nie pokazuje. Dobra.
na głównym kierunku, który osłaniała brzeska cytadela. Wojsko Armii Czerwonej postanowiło od razu przystąpić do manewru, który w bardzo łatwy sposób mógł przyspieszyć zdobycie kolejnej polskiej pozycji. Zaraz po nadciągnięciu głównych radzieckich sił w rejon Brześcia rozpoczęto próbę forsowania Bugu w rejonie Pratulina. Tam musiało dowództwo polskie skierować na pomoc niewielkim siłom przesłaniającym ten kierunek kolejne jednostki. Kolejne jednostki, które musiały zabezpieczyć linię Bugu, osłabiały polską obronę na głównych kierunkach. Już po pierwszej dobie walk w rejonie Brześcia nad Bugiem niektóre z najdalej wysuniętych przed przeciwnika linie fortów, niektóre z fortów zostały na rozkaz dowództwa opuszczone. Żołnierze cofają się w kierunku cytadeli. Napór Armii Czerwonej nie ustawał, wręcz stawał się coraz silniejszy. A żeby uniknąć odcięcia w odosobnionych redutach załóg poszczególnych fortyfikacji, rozkazy nakazywały cofanie się na kolejną zwartą i zdawać by się mogło, a przynajmniej na to liczyli zarówno polscy dowódcy, jak i polscy szeregowcy, na kolejną linię, która miała być już tą ostatnią, która miała dać czas na to, żeby wreszcie zatrzymać bolszewickie natarcie, żeby wreszcie uporządkować swoje szyki, żeby choć chwilę wypocząć. Rozkazy, które płynęły z okolic Brześcia do sztabu głównego w Warszawie, pokazywały wręcz zatrważający stan jednostek, które miały bronić tej linii. Niejednokrotnie żołnierze ze zmęczenia zasypiali już na stojąco w okopach, trwając cały czas na swoich pozycjach, nie mogąc liczyć na to, że jakiś oddział z odwodu zluzuje ich, da im chociaż kilka godzin wytchnienia, chociaż kilka godzin snu. Odwodów już nie było. Wszystkie oddziały, które znalazły się w rejonie Terespola, zaangażowane były w walkę. Każdy polski żołnierz, który mimo tego czasem, że był ranny, który jeszcze był w stanie nieść karabin, został zaangażowany w walkę. Jednakże mimo trudnej sytuacji, w jakiej znajdowali się polscy żołnierze, cały czas mogli liczyć na wsparcie królowej pulpitewny, na wsparcie dalekonośne polskiej artylerii, która zarówno z polowych stanowisk, jak i z operujących na linii kolei warszawsko-terespolskiej pociągów pancernych starała się jak najbardziej wzmocnić polską obronę. Może chociaż na kilka godzin, na kilkadziesiąt cennych minut, tych minut, których mogło zabraknąć, osłonić polskie pozycje, zatrzymać w ogniu latającego w powietrzu żelaza natarcie bolszewików. Jednakże mimo tych wszystkich sił i środków polski żołnierz cofa się coraz bardziej. Bolszewicy wpierw opanowują przeprawy w rejonie Pratulina. Następnie kleszcze ich natarcia, zaciskające się coraz silniej wokół twierdzy brzeskiej, sięgają również na południe.
również na południe od Terespola bolszewicy przeprawiają się przez Bug. Niektóre forty zewnętrzne brzeskiej twierdzy przechodzą kilkakrotnie z rąk do rąk. Polacy z pełnym oddaniem w walce na bagnety starają się odzyskać to, co może kilka godzin wcześniej utracili. Jednakże w końcu przychodzi ostateczny rozkaz. Wszystkie fortyfikacje, łącznie z brzeską stadelą i bronionymi cały czas mostami w Brześciu, mają zostać opuszczone. Główne polskie siły mają cofać się dalej. Przed nimi nie było już większych przeszkód. Przed nimi pozostała już tylko Warszawa. Jednakże już od 15 lipca, kiedy jeszcze nie było wiadome, czy Brześć obroni się, czy zostanie punktem, który będzie stanowił zwrot i przełom w całej trwającej już od ponad roku wojnie, już wtedy rozpoczyna się pośpieszne przygotowywanie stolicy odrodzonego państwa polskiego do obrony. Na początku sierpnia już jest jasne. Rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego mówi o tym, że wszystkie oddziały z przedpola do 13 sierpnia mają cofnąć się na linię przygotowanych pod Warszawą fortyfikacji. 8 i 10 Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej, które tutaj pod Brześciem święciły swój triumf, w dalszym ciągu, choć już nie tak szybko jak wcześniej, ponieważ zmęczone długotrwałą walką i ciągłym pościgiem za Polakami, w dalszym ciągu postępują pod Warszawę. Jednakże ich głównym celem było powtórzenie manewru z czasów powstania listopadowego, kiedy to Rosjanie obeszli Warszawę od północy i zaatakowali słabo bronione przedmieścia od zachodniej strony. Także tutaj 10. Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej naciska na południowy skraj Przedmościa Warszawskiego. 8. Dywizja Strzelecka kieruje się w rejon Góry Kalwarii. Tam usiłuje złapać przyczółek na zachodnim brzegu Wisły, uchwycić przeprawy i przedostać się na zachodni brzeg rzeki, żeby rozpocząć manewr oskrzydlania Warszawy. Jednakże bolszewicy nie zdają sobie z tego sprawy, że pod osłoną kolejnej potężnej porosyjskiej twierdzy, tym razem twierdzy w Dęblinie, bo już od kilku dni formują się siły, które, jak okazało się, ostatecznie miały odwrócić losy wojny. Od 13 sierpnia roku 2020 trwa zażarta obrona Warszawy. 16 sierpnia rusza polskie kontrnatarcie z Nadwieprza. Właściwie znosi zupełnie przesłaniające ten kierunek operacyjny oddziały Grupy Mozyrskiej i wychodzi na niebronione zupełnie i w pełni zagrożone flanki 8. i 10. Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej. Kilka lat po zakończeniu wojny rosyjski, radziecki historyk Kaługin napisze w swoim opracowaniu, że 16 sierpnia roku 20 wieczorem 8. Dywizja Armii Czerwonej przestała funkcjonować jako jednostka poddająca się dowodzeniu. W tych pięknych, zakamuflowanych słowach ukryta była jedna informacja. Przez polskie nadciągające znad Wieprza oddziały ta jednostka zostaje zupełnie rozbita. Setki, tysiące czerwonoarmistów trafiają do polskiej niewoli. Losy wojny zostają zupełnie odwrócone. Teraz to Polacy przejmują inicjatywę na froncie. 17 sierpnia, kiedy zdobyty zostaje Mińsk Mazowiecki,
Oddziały Armii Czerwonej znajdują się już w panicznym odwrocie. Wielu czerwonoarmistów po prostu rzuca broń, w popłochu ucieka na wschód lub próbuje się schować w lasach, na bagnach, w chłopskich obejściach, aby tylko uniknąć polskiej niewoli. Jednakże impet natarcia polskiego nie słabnie. To morale, które jeszcze niedawno zachwiane było ciągłymi dniami i nocami odwrotu, znowu zostaje odbudowane. Polski żołnierz, nie bacząc na trudy natarcia, cały czas trze do przodu. Już około 20 sierpnia, tutaj w rejonie Terespola, ponownie widzimy szare oraz zielone mundury polskich żołnierzy. Wojsko Polskie odzyskuje spektakularnego sukcesu tereny, które kilka dni wcześniej musiało opuścić. Teraz to Armia Czerwona znajduje się w odwrocie. Teraz to Polacy kierują się na północny wschód. Zmierzają w tym kierunku, z którego jeszcze niecały miesiąc temu nadciągała siła, która chciała zniszczyć państwo polskie, która chciała wszystkie te ziemie włączyć do kraju rad, a tutaj stworzyć kolejną radziecką republikę. Te wszystkie plany zostały brutalnie zweryfikowane. Dzięki połączeniu zażartej obrony Przedmościa Warszawskiego, okupionej ogromną ilością ofiar oraz równoczesnym atakom na wschodnią i zachodnią flankę sił Armii Czerwonej, które podeszły pod Warszawę, pozwoliły odwrócić losy wojny. Tej niewypowiedzianej w wielu swoich aspektach dziwnej i trudnej wojny w październiku roku 2020 na froncie zapada cisza. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszej inscenizacji. Dzisiejszej inscenizacji kontrofensywa nad Bugiem 1020, bitwa pod Terespolem. Udział wzięli rekonstruktorzy. Towarzystwo Historyczne 1920 roku, współorganizator dzisiejszej imprezy oraz grupa odpowiedzialna za scenariusz. Oczywiście po stronie polskiej. Po stronie polskiej również projekt historyczny konspiracji. Po stronie przeciwnej zaś projekt rekonstrukcyjny Rosja w ogniu oraz klub miłośników historii Warszawa. Wielkie brawa, proszę Państwa, może przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień wcierają się w tych mniej lubianych podczas inscenizacji. No, proszę Państwa, aby móc pokazać chociaż drobny wycinek tego, co mogło się dziać tutaj 100 lat temu, potrzebne są dwie strony. Zarówno strona polska, jak i strona bolszewicka. Dziękować za to, że tutaj wszyscy jesteśmy. To jest preludium do dnia jutrzejszego. Serdecznie dziękuję rekonstruktorom za tą bitwę z lat 20. poprzedniego wieku, polsko-bolszewicką i akurat elementy tej bitwy tutaj na ziemiach Terespolskich.